Chwała Bogu. Może nie jestem przygotowany, bo dzisiaj Leon się zapytał, czy bym się nie podzielił świadectwem, ale staram się być zawsze gotowy i taka myśl mi przyszła, że gotowość to jest decyzja, że kiedy cię ktoś o coś prosi, to podejmujesz decyzję, żeby to zrobić. Mój tata pije już gdzieś 45 lat i ja nigdy nie chciałem pić tak jak on. Ale właśnie w piciu zacząłem znajdować takie odpocznienie od problemów. Na chwilę, taka chwila zapomnienia. Jeszcze do tego po alkoholu zaczęło mi wszystko wychodzić z początku. Miałem zawsze taki problem z rozmawianiem z dziewczynami. Kiedy piłem, było mi dużo łatwiej i z początku się to sprawdzało, wychodziło, podobało mi się to, ale później zaczęło mnie to przerastać. Kiedy przychodziłem na jakąś imprezę, to wszyscy już mnie znali i mówili, miałem taką ksywę Marian i mówili, Marian, co, dzisiaj znowu będzie grubo. A ja mówiłem, nie, dzisiaj dwa piwka i do urwania filmu za każdym razem, nie kontrolowałem już tego. I rozmawialiśmy z takim moim przyjacielem, który miał wierzącego kolegę i on rozmawiał z tym kolegą i później rozmawiał ze mną. I mówił mi o nawróceniu, że nawrócenie to nie jest to, że ty w końcu sobie powiesz, o, od dzisiaj przestaję pić, czy od dzisiaj przestaję robić to, czy tamto, ale że to jest powierzenie tego życia Bogu, oddanie tego życia Panu Bogu. I ja gdzieś to tam wiedziałem i nieraz rozmawialiśmy z tym moim przyjacielem, mówiliśmy, no fajnie by było się w końcu zmienić. I po tym alkoholu byłem zawsze strasznie agresywny i na jednej z takich właśnie imprez ochroniarze pobili mnie do nieprzytomności. I kiedy mnie odsucili, to ja znowu do nich i to w ogóle była masakra. I kiedy się obudziłem rano po tej imprezie, otworzyłem oczy i pomyślałem, był to sen, czy to nie był sen? Kiedy się odkleiłem od poduszki, bo krew była przyschnięta, to mówiłem, o, to nie był sen. Trzeba uciekać z domu, żeby mama nie krzyczała za bardzo po mnie. I gdzieś już miałem takie naprawdę pragnienie tej zmiany i zakładałem się z tym przyjacielem. Zakładaliśmy się między sobą o jakieś rzeczy materialne, żeby przestać. No i się nie dało po prostu. W domu byłem wychowywany tak, że zawsze była modlitwa, zawsze posyłali nas rodzice do kościoła, ale nigdy Biblii nie czytałem. I kiedy miałem tą chęć zmiany, to miałem taką koleżankę, która oddała życie kiedyś Bogu i mówiła mi, Mariusz, może byś chciał czytać? Ja mówię, no może bym poczytał. I dała mi taki Nowy Testament, mały Nowy Testament, taki niebieski. I zacząłem czytać. Zacząłem się modlić tak swoimi słowami. Pomimo tego, że wcześniej się modliłem, zawsze kiedy tata pił, to mówiłem, Boże, niech już idzie spać, proszę Cię, niech już idzie spać, niech już zaśnie. Kiedy byłem zamknięty w pokoju i się bałem, że tata wyważy drzwi albo rozbije szybę, czy pobije mamę, to wtedy to były najszczersze modlitwy. Albo kiedy w szkole miałem dostać jedynkę i pani dawała już mi ten sprawdzian, jeszcze nie wiedziałem tej oceny, to mówiłem, Panie Boże, proszę, niech to będzie dwa. Ale tam było jeden. To były moje modlitwy, takie szczere. Kiedy czytałem ten Nowy Testament i czytałem go już któryś raz z kolei i mało z tego rozumiałem. Było to napisane takim językiem, że raczej mało rozumiałem z tego, ale też się modliłem o to, żeby Bóg mi to objawiał. I miałem jeszcze wcześniej takie myśli, że Boże, a co, jak to w ogóle jest taka
w cudzysłowie jedna wielka ściema. Jeśli ta Biblia to jest nieprawda, ktoś to wymyślił, ktoś to sobie napisał i teraz wkręca ludzi i ludzie w to wierzą, idą za tym. Co jak to jest taka ściema? I taka pustka gdzieś tam w sercu i mówiłem, no jak nic nie ma, no to bez sensu. No przeżyję tutaj to życie i co później? Nie wiem, założę rodzinę, będę miał dzieci, będę miał dom, fajną pracę, samochód i co później? Nic? Bez sensu, nie? I kończy się to, jakoś nie dawało mi to spokoju. I pewnego dnia, kiedy czytałem ten Nowy Testament i czytałem o krzyżowaniu Pana Jezusa, to no nieraz to słyszałem w kościele, ale tego razu, kiedy to czytałem, to tak jakby jakieś, nie wiem, zasłonki z moich oczu spadły, czy jakaś lampka się w moim umyśle zapaliła, że to był ten moment, kiedy w to uwierzyłem, że faktycznie Pan Jezus umarł za moje grzechy. I to jest ważne, bo każdy człowiek wie, że Pan Jezus umarł za grzechy wszystkich. Wszystkich ludzi, za grzechy świata. Ale to jest bardzo ważne, żeby uwierzyć w to, że On umarł za twoje grzechy. I ten alkohol, to się okazało, że to nie był mój największy problem, bo największym moim problemem była pornografia. I to było naprawdę moje uzależnienie. I to był naprawdę hardkor w moim życiu. Nie narkotyki, nie alkohol. To była jakaś część mojego życia, z którą też sobie nie radziłem. Ale tak naprawdę pornografia, to było coś, z czego Bóg też mnie uzdrowił, uwolnił. I to jest niesamowite, bo wtedy pamiętam, kiedy uwierzyłem w to, że Pan Jezus faktycznie umarł za moje życie, byłem sam w kuchni, zacząłem wyznawać moje grzechy, przypominały mi się te grzechy, zacząłem przepraszać za nie. Pobyczałem się jak małe dziecko, już mając tam naście lat. I od tego czasu Bóg naprawdę zaczął zmieniać moje życie. Uwolnił mnie z przeklinania, z tego alkoholu, z narkotyków, z bicia po prostu gdzieś, nie wiem, to się podobało moim kolegom, że się biłem, mi się to podobało. Z tego wszystkiego mnie uwolnił, z tej pornografii. I tak sobie myślę, że Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy i ja wiem, że dla niektórych ludzi to się może wydawać takie nieprawdziwe, ale to naprawdę działa. Później po tym nawróceniu, kiedy powierzyłem to życie Bogu i chodziłem dalej z moimi kumplami w te miejsca, gdzie oni na przykład, nie wiem, palili marihuanę i tam stałem przy nich i sobie myślałem, co ja tu robię w ogóle? I Bóg zaczął mi pokazywać życie, jakie jest piękne tak naprawdę. Tak jakbym przez całe życie patrzył się na swoje buty, a później podniósł głowę i zobaczył, jaki świat jest piękny. I dał mi piękną żonę, dał mi wspaniałe dzieci, mam dwójkę dzieci. I dał mi pracę, która była moim marzeniem i o której myślałem kiedyś, że to jest tylko marzenie nieosiągalne. Mogę służyć Bogu w chrześcijańskim skautingu. I tak sobie myślę, że Bóg ma dla nas same najlepsze rzeczy. I ostatnimi czasy jest to taki trochę smutny z tego względu, że kiedy zapraszam kogoś, choćby na takie dni skupienia jak dzisiaj, to jest też smutne, kiedy ludzie obiecują, a nie dotrzymują słowa, kiedy ludzie mówią, że przyjdą, a nie przyjdą. Bo Bóg dla każdego człowieka ma coś najlepszego. Dla każdego człowieka, bez wyjątku, najlepsze rzeczy. I wiecie co, kiedy rozmawiam z jakimiś bezdomnymi ludźmi na mieście i mówię im o tym, to wiem, że ciężko mi mówić takim ludziom, którzy są bezdomni. Nigdy nie byłem bezdomnym. Ale wiem tu świadectwa niektórych z was, kiedy Bóg zmienił wasze życie i opowiadam o tych świadectwach i widzę, że w ludziach jest taka nadzieja, w oczach pojawia się taka nadzieja, że coś może się zmienić.
i naprawdę może się zmienić. Tylko trzeba się otworzyć na Pana Boga i powierzyć Mu to życie, oddać Mu je całe w pełni. Dziękuję.